Witamy serdecznie w drugim odcinku magazynu Dashboard News. Wiem, długo nas nie było, ale czas nadrobić się zaległości, a w tak zwanym międzyczasie działo się mnóstwo ciekawych imprez i wydarzeń, o których koniecznie chcemy Wam opowiedzieć. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Sprawdźmy, co działo się w ostatnim czasie na polowaniach, a także jakie ciekawe gadżety zostały wypuszczone na rynek. Promujemy polskie łowiectwo i polską tradycję za granicą. Właśnie ruszył drugi sezon magazynu Euro Hunters. Ważą się losy polskiego łowiectwa. Sejm wciąż pracuje nad nową ustawą. Sezon hubertusów za nami. W tym roku tradycyjnie odwiedziliśmy Spałę i Węgrów. Ekolodzy zakłócają łowieckie imprezy. Tym razem zieloni zalegli na Pokocie. Wielkie łowy borów żagańskich. Promocja łowiectwa i integracja myśliwych. Termowizjery coraz mniejsze i coraz tańsze. Tracker – ciekawe rozwiązanie dla menerów i nie tylko. Oraz na koniec, jak zwykle, myśliwski suchar. Tym razem zaprasza sam pan redaktor. Zaczynamy! Magazyn Dashboard często pojawia się z kamerą za granicą, aby pokazać Wam, jak wyglądają największe targi łowieckie czy polowania w mniej lub bardziej egzotycznych miejscach. Teraz pora, by zagranica poznała polską kulturę i tradycję łowiecką. Magazyn Dashboard w Polsce zna już niemal każdy myśliwy, ale coraz częściej na nasz internetowy kanał trafiają myśliwi z zagranicy. Po wielu pochlebnych opiniach, również przekazanych nam podczas licznych zagranicznych targów i wypraw, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i stworzyć anglojęzyczną wersję magazynu Dashboard. Na początek wybieramy najciekawsze naszym zdaniem odcinki i tłumaczymy tak, aby myśliwi z innych krajów mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o Polsce, naszych tradycjach i zwyczajach. Zapraszamy wszystkich do subskrybowania i oglądania nowych, a także starszych odcinków. W szczególności zwracamy się do naszych widzów z zagranicy, aby przekazali swoim miejscowym kolegom i koleżankom po strzelbie, żeby zobaczyli, jak wygląda Polska z perspektywy myśliwego, a żeby nie było zbyt monotonnie, zobaczymy także bardziej egzotyczne kraje i wyprawy. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i prosimy o promocję wśród znajomych. But to find out more, watch Euro Hunters, another episode of our special series from our unforgettable safari in Namibia. This Friday at 6:30 GMT, only on YouTube. Pora wracać z zagranicy na nasze rodzime podwórko. Łowiectwo w Polsce to dziesiątki lat tradycji, niesamowitych łowieckich historii i całych pokoleń wspaniałych myśliwych. To także coraz prężniej działające polskie firmy zaopatrujące ponad 100 tysięcy myśliwych na rynku wartym setki milionów złotych. Mamy nadzieję, że politycy stanowiący nowe prawo łowieckie wezmą to wszystko pod uwagę. Jak zapewnia sam minister, polujący mogą w najbliższym czasie spać spokojnie. No, nowe prawo łowieckie, które złożyłem do Sejmu, a dokładnie do Rady Ministrów, kiedy dojdzie do Sejmu, to jest to prawo, które gwarantuje stabilność polskiego łowiectwa, stabilizuje jego rolę w przyszłości. Na pewno jest to przyjazne i środowisku łowieckiemu, i środowisku, nazwijmy to, przyrodniczemu. Minister Jan Szyszko w rozmowie z myśliwymi podkreślał, że polski model łowiectwa jest jednym z wzorcowych na skalę światową. Łączy bowiem troskę o naturę z harmonijnym użytkowaniem wszystkich elementów leśnego ekosystemu. W rozmowie z naszymi dziennikarzami minister wyznaczył priorytet ustawy o prawie łowieckim. Trzy filary, które trzeba za wszelką cenę podtrzymać. Zwierzyna w stanie wolnym, własnością Skarbu Państwa. Jeden, polski, podkreślam, polski związek łowiecki. I obwody powyżej 3000 hektarów, gdyż na tych 3000 można myśleć o gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych. Myśliwi w ostatnim czasie muszą mierzyć się z bardzo nieuczciwą nagonką medialną oraz ofensywnym zachowaniem środowisk prozwierzęcych, które biorąc na sztandary prawo do ochrony zwierząt, w żaden sposób nie pomagają naturze. Obecna w Węgrowie wicemarszałek Senatu Maria Koc przypomniała, że myśliwstwo to nie tylko polowania. Wiemy doskonale, że aby pogłowie tej zwierzyny rosło, aby nie wymierały ginące gatunki, aby one były trwałe, aby zwierzęta po prostu mogły na przykład przetrwać ciężką zimę w lesie, to jest potrzebna troska myśliwych. A wiadomo, że czasami tej zwierzyny jest więcej, więc dla równowagi, no też przecież się odstrzeliwuje, prawda, zwierzęta, ale to jest wszystko zgodne z naturą, z przyrodą, z naszą tradycją. Tak było, tak jest i tak będzie. Daj Bóg, aby tak było.
Podczas inauguracji Hubertusa Wędrowskiego głos zabrał łowczy krajowy oraz prezes Polskiego Związku Łowieckiego dr Lech Bloch. PZL aktywnie działa na rzecz powstrzymania zmiany modelu łowiectwa na komercyjny. Jest to projekt nie tylko w pełni, który realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale również całkowicie wyczerpuje realizację wszystkich wytycznych wskazanych w uzasadnieniu do tego wyroku. A ponadto wyczerpująco eliminuje wszelkie wątpliwości natury konstytucyjnej. Wygląda na to, że zakusy niektórych polityków, działaczy związkowych i myśliwych, aby skomercjalizować polskie łowiectwo, pójdą na marne. Cieszymy się z takiego obrotu sprawy, bo wbrew propagandzie ekologów, gospodarka łowiecka to najbardziej humanitarna forma pozyskiwania mięsa. Zwierzęta pod opieką myśliwych, zanim trafią na stół, wiodą spokojne, dzikie życie, którego trzoda chlewna może im tylko pozazdrościć. Dbają o to ludzie różnych zawodów, z różnym wykształceniem i pochodzeniem, których łączy jedno – wielka pasja. Jedni dziedziczą ją z pokolenia na pokolenie, inni zarażają się od znajomych. Nieważne. Ważne, że coraz częściej polski myśliwy z dumą wskakuje w swoje łowieckie ciuchy i godnie reprezentuje jedną z najbardziej licznych grup społecznych w naszym kraju. Spała to dla nas bardzo ważne miejsce. To tam 5 lat temu powstały zdjęcia do pierwszych odcinków magazynu łowieckiego Daszbur. Dlatego tak chętnie nasza ekipa wraca z kamerą nad Pilice. Historia polowań spalskich sięga XIX wieku. Tradycja myśliwska w tym regionie jest kontynuowana do dziś, a Hubertus Spalski to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń jesieni. 8 października odbyła się kolejna odsłona tego święta myśliwych, a polowano zarówno na zwierzynę grubą, jak i na pióro. Wydarzenie rozpoczęła jak co roku msza święta. Po zbiórce na placu i uroczystym apelu grupa ponad 200 myśliwych udała się wprost na łowy. Polowanie na pióro okazało się tego dnia wyjątkowo obfite. Nasza ekipa była świadkiem wielu udanych strzałów. Jak wyglądało polowanie, mogliście zobaczyć w magazynie Daszbur, ale Hubertus Spalski to oczywiście nie tylko polowanie. Imprezie towarzyszyło wiele ciekawych pokazów i prezentacji, jak choćby kolejna odsłona festiwalu psów myśliwskich. Podczas występów menerów i ich pupilów można było zobaczyć urocze szczenięta, ale także dorosłe, zaprawione w polowaniach psy myśliwskie. Coroczne pokazy gromadzą tłumy widzów, nie tylko myśliwych. Duże zainteresowanie wzbudzali także sokolnicy. Przebrani we wspaniałe stroje prezentowali zgromadzonym widzom piękne ptaki drapieżne. Równolegle w Spale, poza pokazami i polowaniami, odbywał się wielki jarmark hubertowski, a na wszystkich gości czekał jak zwykle pyszny poczęstunek. Oczywiście z dziczyzny. Na scenie z jak najlepszej strony zaprezentował się zespół muzyki myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego. Pokot udowodnił, że tegoroczny spalski Hubertus sprzyjał myśliwym. Poza kaczkami i bażantami pozyskano wiele dzików i jeleni. A kolejną udaną edycję wydarzenia zakończyła legendarna wręcz wieczorna zabawa w hotelu Prezydent. Spalska impreza to nie jedyny Hubertus, jaki w tym roku odwiedziła ekipa magazynu Daszbur. Nasze kamery były także obecne w Wędrowie.
Hubertus Węgrowski pod honorowym patronatem profesora Jana Szyszki odbywał się 22 i 23 października, a wydarzenie pierwszy raz w swojej historii miało rangę ogólnopolską. Wielkie zainteresowanie myśliwych oraz obecność najważniejszych osób w państwie spowodowało, że w kuluarach często dyskutowano o przyszłości polskich myśliwych. Ale o tym już dzisiaj mówiliśmy. Koniec polityki, teraz zajmijmy się łowiectwem. A okazji do polowań podczas Hubertusa Węgrowskiego nie brakowało. Pierwszy dzień uczczono wielkimi łowami, w których udział wzięło 455 myśliwych. Pogoda niestety nie rozpieszczała myśliwych. Było bardzo zimno, padał deszcz, Hubertus Węgrowski zastał więc tę mniej przyjemną, szarą odsłonę jesieni. Mimo to dosyć często na horyzoncie pojawiała się zwierzyna, co ostatecznie potwierdziło się podczas sobotniego pokotu. Proszę kolegów, rozpoczęliście dzisiaj tradycyjnie polowaniem obchody krajowe świętego Huberta. W imieniu Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego chcę Wam pożyczyć wszystkiego najlepszego dla Was, dla Waszych rodzin z okazji naszego święta i niech Wam bór darzy. Po pokocie myśliwi udali się na zasłużony odpoczynek. Czekał na nich poczęstunek, a później okazja do wspólnego biesiadowania. Było to święto leśników, przede wszystkim myśliwych, ale w tym roku szczególnie też dali tutaj swój wkład rolnicy z całej Polski, którzy przyjechali, aby pokazać swoją postawą, że wspierają nasze działania i aby odkłamywać to, co jest mówione w mediach na temat myśliwych. Po prostu to jest też moim zdaniem chyba taka też tak delikatna polityka, żeby delikatnie podniszczyć Polski Związek Łowiecki, ale my się nie dajemy. Rola rolników była podczas Hubertusa podkreślona wielokrotnie, także w kontekście nieprawdziwych plotek dotyczących wzajemnych antagonizmów. Choroba ASF to nie jest wina myśliwych. Ja mogę powiedzieć tutaj z całego serca i jestem pewny, jest to wprawdzie wypowiedź subiektywna, ale poparta też doświadczeniem, że gdyby nie myśliwi, gdyby nie leśnicy, to tutaj by była katastrofa na całej naszej, można powiedzieć, ziemi polskiej, katastrofa ekologiczna odnośnie ASF. To właśnie myśliwi to stymulują, to właśnie myśliwi zapobiegają, a jeżeli ktoś mówi, że to myśliwi są winni, to naprawdę niech się poważnie zastanowi. Niedzielne uroczystości rozpoczęto paradą świętego Huberta z udziałem jazdy konnej, wojska oraz blisko 100 sztandarów jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, a także Związków Zawodowych Rolników Solidarność. Ponadto w paradzie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, myśliwi, leśnicy, jeźdźcy, a także rolnicy indywidualni, podkreślając dobrą współpracę i wsparcie dla myśliwych. Parada przeszła z rynku w Węgrowie na Węgrowskie Błoniar, gdzie odbywały się główne uroczystości. Inauguracją spotkania była uroczysta hubertowska msza święta z udziałem kilku tysięcy osób. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Myśliwi zadbali o odpowiednią oprawę ceremonii, którą odprawiali wysocy hierarchowie kościoła. Opłaciło się trochę pomarznąć, bo myśliwi nie skąpili darów ze zdrowej i smacznej dziczyzny oczywiście. Później odbyły się jeszcze spektakularne pokazy sokolników oraz psów myśliwskich. Nie zabrakło także pokazów kulinarnych pod dowództwem niezawodnego Krzysztofa Lechowskiego. Pysznej dziczyzny było znacznie więcej, a zadbali o to oczywiście sami myśliwi, a ich namioty pachnące świeżymi wędlinami były oblegane do ostatniego plasterka boczku. Takie imprezy jak Hubertusy przyciągają przede wszystkim myśliwych i pasjonatów łowiectwa, ale w ostatnim czasie to także okazja do zaistnienia w mediach dla pewnej wąskiej grupy tzw. obrońców zwierząt. Ich postulaty jednak nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia.
Środowiska aktywistów sprzeciwiających się polowaniom na dziką zwierzynę regularnie zakłócają wydarzenia organizowane przez myśliwych. Czasami ich działania przybierają formę agresywną, czasami to nieme protesty, a jeszcze kiedy indziej happeningi, które udowadniają brak wiedzy tych ludzi na temat idei, która towarzyszy kulturze myśliwych. Podczas Hubertusa Spalskiego pokot został zakłócony przez grupę młodych osób, które wchodząc na teren ogrodzony taśmą, przytulali martwe zwierzęta. Aktywiści udawali martwych przy ustrzelonych lisach, dzikach i jeleniach. Na zebranych gościach protest aktywistów nie robił większego wrażenia. Pozostał jedynie niesmak, gdyż zakłócono część polowania, które jest hołdem skierowanym w stronę upolowanej zwierzyny. Nie protestuje pan przy ubojniach, nie protestuje pan w miejscach, gdzie ubijana jest zwierzyna, która ląduje w hipermarketach. Nie kładą się pana przyjaciele w hipermarketach przy lodówkach z kurczakami, przy kawałkach wieprzowiny, wołowiny, a tutaj państwo przyszli, więc jaki jest cel? Świetnie pan to opisał. Rzeczywiście tak jest, jak pan mówi, że półki przelewają się, prawda? Mięsa jest więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. Chciałbym zrozumieć pana sposób myślenia. Łowiectwo jest złe, bo myśliwi pozbawiają życia dziką zwierzynę, natomiast zwierzęta hodowlane, które giną w ubojniach w setkach, tysiącach sztuk, to z tym nie ma pan problemu. To są zupełnie inne zjawiska, proszę pana. Śmierć jest śmiercią. Tak, zgadzam się, ale to naprawdę są inne zjawiska. Zabijanie dla hobby, dla rozrywki, z pasji zabijania. Dobrze, ale niech pan powie, co mam powiedzieć ludziom, dla których jedzenie jest pasją i rozrywką. Przecież oni kupując mięso, przykładają palec do tego, że tam ktoś zabija tą dziką zwierzynę. Więc to też jest zabijanie dla rozrywki i pasji. Takie mamy dylematy jako ludzie. No to dlaczego pan tam nie protestuje, a przeszkadza pan myśliwym? Jakoś nie czuję, żebym aż tak przeszkodził. Na szczęście próba zakłócenia ceremonii oddawania czci zwierzynie nie sprowokowała obecnych z rodzinami myśliwych. Wszyscy zachowali się na poziomie i cierpliwie czekali, aż aktywiści skończą swój kiepski happening. Cała akcja została później z przymrużeniem oka skwitowana przez jednego z naszych widzów, który wniósł o skomponowanie nowego sygnału – ekolog na pokocie. Z żalem pożegnaliśmy wielkie łowy borów dolnośląskich. Trzy edycje tej imprezy wspominamy bardzo miło, ale nie ma mowy o rozpaczaniu, ponieważ już w tym roku mieliśmy okazję poznać inne wielkie łowy. Tym razem Puszczy Żagańskiej. Już od kilku lat w październiku Żagań bardzo serdecznie wita i zaprasza wszystkich myśliwych i pasjonatów łowiectwa na bardzo fajną imprezę. Kilka osób potrafiło zjednoczyć wokół idei wspólnych łowów i promocji łowiectwa tyle osób, że na dziedzińcu zamku zaroiło się w pewnym momencie od myśliwych w ich charakterystycznych strojach. Po ceremonii otwarcia miało miejsce ciekawe wydarzenie. Miejscowi myśliwi posadzili trzewcisu wyhodowany z poświęconego przez papieża Benedykta nasiona. Potem ruszył wielki kiermasz myśliwski, na którym można było znaleźć dosłownie wszystko, co może przydać się na polowaniu i nie tylko. Oczywiście jak promocja łowiectwa, to i sokolnicy. Niezawodne ptaki wraz z opiekunami jak zwykle przyciągają tłumy ciekawskich i to nie tylko dorosłych, ale chyba przede wszystkim młodzież, również tę najmłodszą. Wiadomo nie od dziś, że myśliwi nie mają najlepszej opinii w bajkach dla najmłodszych, więc warto ten obraz prostować choćby na takich imprezach. Ludzie coraz częściej interesują się łowiectwem także dzięki kynologii. Pieski to równie ciekawy i sympatyczny temat jak wspomniane wcześniej sokoły i także przyciągają tłumy zaciekawionych widzów. W Żaganiu co roku mają okazję podziwiać najciekawsze rasy prezentowane przez doświadczonych menerów. Obserwujący pokaz mogli się dowiedzieć o pieskach wielu ciekawych rzeczy, m.in. o ich hodowli i utrzymaniu. Ale zdarzały się też pieski, które tak jak ich opiekunowie są dopiero na początku swojej łowieckiej przygody. Wielkie łowy w Puszczy Żagańskiej jest to impreza, która generalnie pomyślana jest z myślą o społeczeństwie, o mieszkańcach zarówno miasta Żagań, jak i w ogóle naszego regionu. Znajdujemy się na terenie ziemi lubuskiej, gdzie lesistość tego obszaru jest najwyższa w Polsce. Stąd też zarówno współpraca leśników, myśliwych, ale również rolników jest elementem nieodzownym. I wiemy dziś, że sytuacja, jaka ma miejsce w odniesieniu do łowiectwa czy do samych myśliwych,
jest nie najlepsza, powiedziałbym, ale chcemy dzięki tego typu imprezom, spotkaniom uświadamiać społeczeństwo, że nie jesteśmy osobami, które mają pasję łowiecką dla przyjemności, tylko jest to element planowej gospodarki. Wykonujemy to wszystko zgodnie z normami, zgodnie przede wszystkim z polskim prawem. I to jest ideą tych właśnie naszych tutaj spotkań, żeby to przekazać jak najbardziej dla społeczeństwa, ale również w tym roku postawiliśmy bardzo mocny akcent na edukację najmłodszych i również konkursy edukacyjne dla osób dorosłych. Jednym z ciekawszych był konkurs sygnalistów. Swoje umiejętności mieli okazję zaprezentować na nim zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy. Zawody cieszyły się dużym powodzeniem i organizatorzy już zapowiadają, że powtórzą konkurs za rok. Za rok pojawi się też pewnie więcej pieczonych dzików, które błyskawicznie rozeszły się wśród odwiedzających wielkie łowy. W ciągu całego dnia przez imprezę przewinęły się tysiące osób, którym myślictwo od teraz kojarzyć się będzie na przykład ze wspaniałymi ptakami. Popularyzacja łowiecka, moim zdaniem, w chwili obecnej to jest sztandarowa rzecz, którą powinniśmy się zająć. Przede wszystkim z edukacją, wychodząc do młodego pokolenia, do przedszkolaków, do szkoły, od czegoś trzeba zacząć. Tutaj mówić o nas, o tym, co robimy i że także kończy się to pozyskiwaniem tak zwanym przez nas. Żebyśmy nie wstydzili się tego, co robimy, ponieważ robimy wiele dobrego dla naszej przyrody, dla naszych zasobów. Myśliwi biorą w tym czynnie udział, tak jak widać, natomiast robimy to przede wszystkim, żeby pokazać nas, siebie na zewnątrz, do ludzi po prostu. I ludzie mieli okazję posłuchać m.in. fajnego koncertu, jaki na koniec imprezy zaimprowizowali uczestniczący w konkursie sygnaliści. Nie ma to jak rozbrzmiewająca na średniowiecznym zamku muzyka łowiecka. Dzisiaj, tak jak słychać, mamy coś dla ucha, dla ducha. Jutrzejszy dzień jest przede wszystkim w plenerze dla myśliwych. Polowania odbywają się na terenie 10 kół łowieckich. Szacowana liczba myśliwych, która weźmie udział w polowaniach, to jest ponad 300 osób. Naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Tutaj wiem, że koła przygotowują dość sprawnie te polowania. Myślę, że organizacyjnie, przede wszystkim i pogodowo będziemy szczęśliwi po jutrzejszym dniu także. Jak wyglądało polowanie, macie okazję przekonać się w najnowszym magazynie Daszbur. Generalnie polowanie było bardzo udane i przyniosło wiele emocji. Na pokocie leżało kilkanaście dzików, jeleni i saren. Padło także kilkadziesiąt bażantów, więc będzie sporo rosołu. Zapraszamy wszystkich już za rok na kolejne wielkie łowy Puszczy Żagańskiej. W pierwszym odcinku magazynu Daszbur News przedstawiliśmy Wam fajne urządzenie do oglądania świata po ciemku. Dzisiaj także spróbujemy rozświetlić noc, aczkolwiek termowizjera możemy używać także w dzień. W magazynie łowieckim Daszbur, oprócz tego, że pokazujemy Wam nasze przygody, moje polowanie, Jarka, który poluje razem ze mną, staramy się też testować różny sprzęt i podpowiadać Wam, czy warto go użyć w czasie polowania. No, jak widzicie, jestem właśnie po polowaniu, udało mi się pozyskać dzika, stąd moje jeszcze nie do końca czyste dłonie, ale nie o tym chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć. Chciałem opowiedzieć o małym urządzeniu, z którym ostatnio często poluję, często używam go do polowania i dzisiaj także pomogło mi w czasie tego polowania. Mowa tutaj o termowizorze marki FLIR. Jest to urządzenie, które nazywa się FLIR TK Scout. To urządzenie waży 170 gram. Jesteśmy w stanie je bez problemu schować do kurtki, do kieszeni i tak naprawdę nie przeszkadza nam. Ma 10 cm długości, ale co jest najważniejsze, potrafi wykryć nam zwierzę na różnej odległości. Człowieka jesteśmy w stanie zobaczyć bez problemu z odległości około 100 metrów w każdych praktycznie warunkach, natomiast dziki możemy je zobaczyć nawet z 200 metrów i to bez problemu. To urządzenie wyposażone jest w mały detektor, natomiast on na tyle wystarcza, że jesteśmy w stanie na polowaniu w czasie podchodu zauważyć każde zwierzę, które jest w zasięgu 200 metrów, na którą to odległość możemy w Polsce bezpiecznie strzelać, na którą dopuszcza prawo strzał. To urządzenie jest zabezpieczone przeciwko pyłowi, przeciwko wodzie, a więc jeżeli
będzie padał deszcz, jeżeli będzie jakaś zawierucha, w piasek nam wpadnie, nic się mu nie stanie. Jeżeli upadnie nam na ziemię z przynajmniej z 2 metrów, tak samo będzie bezpieczne. Jest to gumowane z plastikową obudową, która jest naprawdę bardzo wytrzymała, więc nic to się nie dzieje. Okular, przez który patrzymy, jest osłonięty taką muszlą, która idealnie przylega nam do oka, a więc nie ma żadnego prześwietlenia gdzieś z boku. Ta kamera ma wbudowaną baterię, a więc nie ma potrzeby wymieniania tutaj żadnych bateryjek do kupowania dodatkowego sprzętu. Bateria działa nam przez około 5 godzin, a więc przez 5 godzin, kiedy idziemy na polowanie, możemy spokojnie być pewni, że to urządzenie nie przestanie nam działać. Ładuje się je bardzo prosto, mamy tutaj taki mały interfejs, przez który podłączamy sobie kabelek micro USB, czy to od zapalniczki samochodowej, czy w domu od jakiejś ładowarki od telefonu, czy pod komputer, i spokojnie ono szybciutko się ładuje. Ten interfejs jest też ważny z drugiego względu, gdyż to urządzenie potrafi nagrywać i robić zdjęcia, więc wszystko to, co widzimy, możemy sobie nagrać i później na spokojnie obejrzeć sobie w domu, co też widzieliśmy. Urządzenie pozwala nam obserwować teren w 7 trybach. Wszystkie tryby możemy zmieniać sobie dosłownie jednym palcem. Wszystkie przyciski, które się znajdują na tym urządzeniu, są bardzo intuicyjnie rozmieszczone, więc jeżeli zapamiętamy, który do czego służy, to nawet w rękawiczce jesteśmy w stanie to urządzenie obsługiwać. Są 4 przyciski. Pierwszy, który służy nam do włączania, kolejny do zwiększania jasności, zmniejszania, kolejny, którym możemy robić zdjęcie bądź nagrać, włączyć nagrywanie filmu, i ostatni u góry, którym zmieniamy tryb, którym oglądamy przestrzeń. Jest też małe pokrętło, które pozwala nam dopasować kontrast wyświetlacza, który znajduje się z tej strony, do naszego wzroku, a więc jeżeli ktoś ma słabszy wzrok, zawsze można sobie tutaj to dopasować tak, aby ta ostrość była idealna. Większość takich urządzeń kosztuje kilka tysięcy złotych, grubo powyżej 5 tysięcy. To urządzenie kosztuje poniżej 3 tysięcy złotych, a więc wydaje mi się, że jest już na tyle to cena przystępna, że jesteśmy w stanie ją sobie, tą kwotę odłożyć i kupić takie urządzenie, które naprawdę pomoże nam w czasie polowania. Kiedy idziemy na poranny podchód, na przykład na jelenia, byka, możemy spokojnie we mgle zobaczyć zwierzynę, która gdzieś stoi, i wtedy spokojnie poruszać się przez łąkę, przez las i nie wejść na przykład na szczekające sarny, nie wdepnąć na jakiegoś byka, który stoi gdzieś za trzcinami, gdzieś między drzewami. Jeżeli idziemy przez łąkę, jesteśmy w stanie też wypatrzyć tam dziki, które stoją w wyższej trawie. I takie urządzenie to jest naprawdę coś, co polecam każdemu myśliwemu. No i to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dashboard News, w którym pewnie opowiem Wam o innych urządzeniach, innych zabawkach, które przydadzą się myśliwym. Trzymajcie się. Możemy także sprawdzić, czy pieczony dzik, aby na pewno jest jeszcze ciepły, albo czy nam ciepło z domu nie ucieka. Ale żeby nam nie uciekł pies, przydatny może być kolejny gadżet, który chcieliśmy dziś przedstawić. Dzięki dużej promocji i licznie powstających przy PZŁ klubach psów myśliwskich w naszych łowiskach te niezastąpione zwierzęta pojawiają się coraz częściej. Aby zadbać o bezpieczeństwo naszego pupila i komfort polowania, należy się odpowiednio wyposażyć. Jednym z nieodzownych elementów każdego menera jest system lokalizacji psa. Dzisiaj chcieliśmy Wam przedstawić nowe urządzenie na polskim rynku, czyli Tracker. Produkowany w Finlandii, testowany w trudnych skandynawskich warunkach, będzie próbował przekonać do swoich walorów także naszych rodzimych właścicieli psów myśliwskich. Prosty w obsłudze system jest oparty na działaniu nadajnika umieszczonego w obroży psa, GPS i sieci komórkowej. Jak zapewnia sam producent, korzysta z nadajników każdego dostępnego w danym miejscu operatora. W ten sposób ponoć nigdy nie wychodzimy z zasięgu urządzenia. Testuje go od dłuższego czasu Martyna, właścicielka Bear Busters, czyli hodowli fantastycznych kareli.
Ta coraz częściej spotykana w Polsce rasa jest niezwykle popularna w całej Skandynawii, jak zresztą niemal wszystkie szpice. Ma w sobie mnóstwo pasji i potrafi przebyć za zwierzyną naprawdę długą drogę. Jak do tej pory system nie stracił sygnału ani na chwilę. Ale nawet gdyby tak się stało lub gdyby z jakiegoś powodu wyłączył nam się telefon, cała trasa psa może zostać odtworzona po odzyskaniu sygnału. Zestaw ma jednak dużo więcej zalet. System Tracker jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem śledzenia psów dla myśliwych. Jest to system, który składa się z obroży oraz aplikacji, którą możemy zainstalować na każdym urządzeniu mobilnym, zarówno w smartfonie, jak i tablecie. Jest to system, który dedykowany jest dla ludzi pracujących z psami, podkładających, jak również dla indywidualnych myśliwych, którzy również podczas polowania korzystają z tropowców i posokowców. Zalety systemu są takie, że nie ma znaczenia odległość, na jakiej pracuje nasz pies. Cały czas go widzimy i mamy podgląd na to, co robi. Możemy w każdej chwili widzieć na aplikacji jego ścieżkę i trasę, którą się porusza. Również zostaniemy powiadomieni i będziemy widzieć rozpoczęcie pracy głoszenia. W momencie, kiedy to nastąpi, lub w każdej chwili, którą mamy ochotę, możemy zadzwonić do naszego psa, zostanie automatycznie odebrane połączenie i będziemy mieć odsłuch pracy. Ma to znaczenie zwłaszcza przy dochodzeniu poszczałków, kiedy w łowisku panuje różna pogoda, wiatr czasami wieje w drugą stronę i nie słyszymy tego, jak głosi nasz pies. Natomiast na aplikacji dostajemy powiadomienie ilości na przykład szczeknięć psa na minutę, upewniając się jeszcze w tym, że pies właśnie stanowi zwierzynę, którą możemy dojść. Należy dodać do tego mapy całego świata czy prowadzenie wielu ciekawych statystyk, jak choćby trasa i dystans przebyty przez psa, ale i myśliwego albo menera. Czasem tak wielki, że ledwo zipie, wracając po dobrej robocie do właściciela. Anti, do mnie. Dalej do mnie. Siad, siad, siad. Co ciekawe, system objęty jest dwuletnią gwarancją, a po tym okresie za około 700 zł można sobie wymienić niemal wszystkie elementy łącznie z obudową. Nadajnik umieszczony na obroży psa jest oczywiście wodą, mrozo i śniegoodporny. Do tego niełatwe zadanie czeka jakiegoś przypadkowego sympatyka cudzej własności. Obroże trudno zdjąć, ale jeżeli komuś by udała się ta sztuka, to sygnał z nadajnika przy każdej próbie włączenia urządzenia doprowadziłby nas w miejsce przebywania chwilowego posiadacza. Bardzo fajną rzeczą jest nanoszenie na mapę trasy, po której ma później przejść pies, na przykład podczas treningu na farbie. W ten sposób widzimy na przykład postęp psa w szkoleniu. Koszty zestawu dla jednego psa wahają się w zależności od modelu od 2300 do 3600 zł, ale Tracker oferuje coś znacznie więcej niż świetny system komunikacyjny. The Tracker app is a really good buddy, not only for dog. Aplikacja Tracker jest przydatna nie tylko dla hodowców psów, ale również dla samych myśliwych. Za jej pomocą można śledzić na mapie ścieżkę, którą przebyliśmy. W razie potrzeby można z łatwością nanieść na naszą mapę punkt obserwacyjny, do którego możemy przypisać przeróżne informacje, na przykład gdzie zostawiliśmy samochód, pozycję zwyżki lub obszar polowania. Dzięki tej funkcji nasza orientacja w terenie staje się łatwiejsza. Bardzo się to przydaje, gdy gościmy innych myśliwych, bądź sami jesteśmy goszczeni. Wystarczy wtedy pokazać mapę, zaproponować ściągnięcie aplikacji i dzięki temu możemy zaoszczędzić sobie trudu z tłumaczeniem, jak orientować się w terenie. A więc od tej pory nasza pasja może zyskać dużo szerszy wymiar. Na naszą mapę po pobraniu darmowej aplikacji z Google Play lub App Store możemy po zalogowaniu nanosić dosłownie wszystko. Miejsca strzałów, miejsca pozyskania zwierzyny czy miejsca jej spotkania. Za roczną opłatą 59 euro uzyskujemy szereg udogodnień, w tym najważniejsze – dostęp do pozycji psów będących w systemie. Więcej o systemach Tracker dowiecie się ze strony internetowej bearbusters.pl. Z okazji prezentacji tego ciekawego systemu w naszym programie mamy dla Was konkurs. Do wygrania ta czapka, idealna na zbiorowe polowania, a także zestaw naklejek. Co należy zrobić, żeby ją otrzymać?
Wystarczy zrobić sobie zdjęcie ze swoim psem myśliwskim i wysłać na adres kontakt@dashburnews.pl. Autor najciekawszego, naszym zdaniem, zdjęcia otrzyma zestaw ciekawych gadżetów od firmy Tracker. Nagrodę oczywiście prześlemy pocztą. Sami z chęcią skorzystamy z Trackera i zalogujemy się tam w najbliższym czasie. Tymczasem to już wszystko, co przygotowaliśmy w drugim odcinku magazynu Dashboard News. Przed nami długie jesienne wieczory i zachęcamy Was oczywiście do tego, żeby oglądać na bieżąco nowe odcinki magazynu Dashboard. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Kaczmarek, do widzenia, ale na koniec jeszcze coś, co zawsze kończy nasze spotkania, czyli myśliwski suchar. Żona pyta męża, kiedy wrócisz z polowania? Kiedy wrócę, to wrócę. No dobrze, tylko nie później.